Pokaż swoje śniadanie. Ja mam wafle ryżowe, ty masz co? Kanapeczki. Kanapki. Mieliśmy się na siłownię z godzina, nie wiem, 13 coś i nadal nie poszliśmy, się zbieramy. A ja sobie zrobiłam taką fryzurkę, mam lekko spięte włosy z tyłu i zobaczymy, jak mi się będzie w niej ćwiczyć. Wątpię, że w ogóle w niej wytrwam. Nie. Ale Dominik powiedział, że mu się podoba taka fryzura, więc zostawiłam. Specjalnie dla niego robiłam. Więc no, nie wiem, jaka ona ma sens, bo to są dosłownie dwa tylko kosmyki z tyłu. Słuchajcie, w końcu się zebraliśmy. Dominik ma teraz dwa dni wolnego, dlatego tak wszystko jest w takiej rozsypce. Ja też w ogóle, jak Dominik ma wolne, to nie mogłam się na niczym skupić. Jakoś tak w sumie pracuję, nie pracuję, ale już jedziemy. I ja dzisiaj wchodzę znowu na push-pull legs upper. Dzisiaj robię pula? Pula. Dzisiaj robię pull, więc no, mam na iPadzie wypisany cały plan. Dominik już mi kiedyś wypisał ten plan i pamiętam, że bardzo mi się dobrze ćwiczyło na tym planie. Dominik, Boże. Więc ja się bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że to będzie taki bardzo efektywne, bo teraz robiłam góra-dół, 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 co nie do końca jakoś myślę, że było. A ja byłem efektywne. Na full body workout. Tak, a Dominik robił zawsze full body i... I no, więc teraz w sumie wyjdą 4 treningi w tygodniu, plus jeszcze możliwe, że będę sobie chodziła na jakieś zajęcie na siłownię, bo ostatnio właśnie chodzę z moją mamą i z siostrą na jakieś rozciąganie, nie rozciąganie, więc fajnie jakby tak wyszło. Testosteron i inne anaboliki. Wyjść paragon, aby otworzyć bramkę, wyjść. Idź! Wyjść paragon, panu. Sztuczna inteligencja. Ja zawsze po godzinie 16 zapominam, że nagrywam vloga. Ale w sumie nie robiliśmy nic nadzwyczajnego. Byliśmy u mojej mamy na kawie i teraz w końcu o godzinie 19 jemy obiad. Tutaj mamy mieszankę warzyw, naszą ulubioną z Biedry, z ziemniakami, bób, jajko. Ja mam jedno jajko i trochę białka. I Dominik sobie robi cały czas notorycznie w moim talerzu jedzenie. Dlaczego ty masz lepszy talerz, który jeszcze należy do mnie? Ja w sumie, nie licząc tego, co teraz jem, to mam 1000 kalorii do zjedzenia jeszcze. Więc nie wiem, policzymy, ile ten obiad ma, ale on ma bardzo mało raczej. I może coś sobie przekusimy dobrego na wieczór. No tak, ostatnio ta redukcja idzie ciężko. Albo nie idzie w ogóle, albo idzie tak, że... Mam ochotę dużo jeść, bo czasami jak w ogóle nie mam apetytu, to ona jest mega łatwa, ale teraz w tym tygodniu mam apetyt. Cały czas myślę trochę o jedzeniu, to nie jest. No. Słuchajcie, jak coś, to mam maseczkę na twarzy, dlatego tak dziwnie to wygląda, jakoś tak biało-czerwona jestem. Ale to już dlatego, że brałam prysznic. No i chcę wam powiedzieć, jak dzisiaj wyszło z makrosami, więc na kolację mam mega ochotę coś słodkiego, więc chciałabym sobie zjeść na pewno jednego krumpelca. No, ale ile on ma, to my musimy się teraz dowiedzieć. O. Zostało mi 540 kalorii. Wczoraj na 100% trochę te kalorie przekroczyłam, dlatego dzisiaj, skoro nie czuję głodu, a nie czuję głodu, bo mega się najadłam tym obiadem, to chciałabym sobie trochę tych kalorii zostawić, bo trochę nimi rotuję czasami. Wczoraj zjadłam raczej za dużo, więc dzisiaj myślę, że trochę sobie ich zostawię. Zastanawiam się, czy nie zjeść skyru jeszcze, żeby sobie dobić białko, ale też nie ukrywam, że słuchajcie, ostatnio chyba od właśnie... zwiększonej ilości nabiału, znowu mam trochę problemy z cerą, stąd też ta maseczka, więc boję się troszeczkę. Po
powolne poranki. A tak ostatnio lubię. Nie wiem w sumie, czy je lubię, ale mam ostatnio bardzo powolne poranki. Może nawet nie powolne, ale leniwe, tak. To by było lepsze słowo. Słuchajcie, jem szybko śniadanie. Na maksa proste, w ogóle nie patrzcie jak wyglądam, bo robiłam makijaż w sekundę dosłownie. Mam podkład na ustach. Dramat. Jem właśnie śniadanie i lecę zaraz na siłownię. Na śniadanie mam mega proste eskę z odżywką białkową i płatki. Bardzo spontanicznie podjęłam decyzję, że jadę jednak na trening szybciej. I mam minutę. Mam 6 minut, żeby wyjść z domu. Jestem w piżamie. Crazy trochę. Aktualnie w planie mam, słuchajcie, push, pull, upper, lower, 4 treningi w tygodniu. Dzisiaj robię upper, a jutro z Dominikiem lower. Nie mogę się zaczekać tego domu, naprawdę, bo już w sumie przez to, że przeszło na ten plan, to wyszło tak, że bardzo długo nie robiłam już nóg. Z 5 dni, 6, 7, więc mam ochotę na nogi i sobie ułożyć fajny ten plan treningowy na nogi. Więc can't wait, a jeżeli chcecie więcej takich treningowych zajawek, to wpadajcie do Dominika na Instagrama, bo on bardzo dużo tam z treningów będzie wstawiać. I możliwe, że może jakieś przykładowe plany treningowe. Trzymajcie się. A, nie. Musiałam już kończyć odcinek. Jeden trening. Dzisiaj poszłam bez Dominika, bo wieczorem przychodzą do mnie besties, więc no. Dzień dobry. No, jest ciężko, jeżeli chodzi o stan mojego ciała. Jest ciężko. Boli mnie wszystko. W ogóle coś sobie zrobiłam z drugą kostką. Na ostatnim vlogu wam pokazywałam, że zrobiłam sobie, że zwichnęłam sobie prawą, teraz mam coś z lewą. Jestem jakaś taka opuchnięta dzisiaj. Wczoraj miałam fajny dzień, ale z drugiej strony dosyć ciężko się zakończył, w sensie nie opowiadałam wam tutaj w ogóle o sprawie Maxa, czyli pieska, który pojawił się w naszej rodzinie, którego przygarnęliśmy z ulicy z okropną raną na plecach, którą teraz leczymy. No i wczoraj Max był z Miją, naszym pieskiem w domu rodzinnym i trochę tam było zamieszania. Dla mnie, musicie wiedzieć, że dla mnie wszystko, co dotyczy psów, jest tak stresujące. Jak on zapiszczy, jak on zeszczeka, no może przesadzam, ale serio bardzo się boję o pieski, czym jest dobrze, czym jest źle. I dla mnie to była bardzo stresująca wczoraj sytuacja, ja sobie trochę z tym nie radziłam, że one tak biegają ze sobą, raz któreś na siebie warczy, raz któreś na mnie wskakuje, bo nie chcę być z drugim. A dzisiejszy dzień zaczynam od mycia włosów. Myłam metodą OMO. Dzisiaj mam trochę pracy, a wstałam bardzo późno, ale przez te treningi ja naprawdę mam wrażenie, że potrzebuję tyle snu. I tak spałam długo, bo jakoś od 23, no za 8.30 aż do 8.30, czy 9 godzin. Tak, doceniam dzisiaj home office, że sobie tego nie wyobrażacie, w ogóle jest piękna zima za oknem nadal, a jest kurde luty, no tak, czyli zima w sumie, co ja gadam. Dziś od rana montuję vloga, który ostatnio wszedł na kanał. Kupa roboty z tym jest, ale ja to uwielbiam, uwielbiam ten proces i szczerze myślę nad zakupem nowej kamery, bo nie wiem, czy ta mnie zadowala jakościowo i nie wiem, czy to jest kwestia moich nieudolnych prób ustawień tej kamery, czy oświetlenia, czy czego, ale coś w tej kminie. I nie ukrywam, że ja trochę knuję, żeby Dominik założył swoje konto na YouTubie, kanał. Ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, słuchajcie, naprawdę. Woda z chia, to jest totalny, polecam. Bardzo lubię. I muszę się przetransportować do góry z kamerą, laptopem i w ogóle wszystkim, więc czeka mnie kilka razy schodzenia po tych schodach z tą kostką. I don't know, czy to jest dobry pomysł, ale no cóż.
udało się. Teraz tylko biorę was. Czy wy widzicie, jak jest jasno? Jestem na dole, tu jest zawsze ciemno i jest dzisiaj tak słoneczna pogoda, że to się nie mieści w głowie. Jest przecudownie. Dominik wrócił do domu, jak można słyszeć właśnie, i sobie odpoczywa, a ja robię nam, słuchajcie, obiad i spaghetti. Ostatnio dosyć często jemy spaghetti, ale ja uwielbiam. I my robimy sobie z mięsem mielonym z kurczaka, żeby po prostu te kalorie trochę bardziej zaoszczędzić. Cebulka, czosnek, makaron się gotuje, miałam resztkę makaronu, więc mega mało go będziemy mieć, ale no cóż. Udało mi się dzisiaj już praktycznie wszystko zrobić, więc się bardzo cieszę i zaraz jeszcze przyjeżdża Agata, moja siostra z Maxem, pieskiem, o którym wam chyba dzisiaj mówiłam. Dzisiaj u weterynarza i jestem ciekawa, jak tam sprawy się potoczyły, mam nadzieję, że dobrze. Dobra, słuchajcie, jak jesteście tutaj już jakiś czas, to wiecie, że ja miałam trochę przygód z moimi lokami i robiłam sobie już dużo eksperymentów, jak zrobić najlepsze loki, i pełno osób polecało mi to coś, to jest Rossmana, taki wałek, kosztował 3 dychy, trochę się zdziwiłam, że aż tyle jest taki wałek zwykły, no ale słuchajcie, sprawdźmy to, ogólnie na maksa wygodne mi się w tym spało i teraz słuchajcie. Ja też mam taki problem z tymi fryzurami, że nie wiem, jak to powinno wyglądać. No wydaje mi się, że to są właśnie... Tylko czy to są loki, czy to są fale już? No bo jak na pierwszą próbę oceniam, że jest okej, to dlatego, że może ja nie mam tutaj jakichś, nie wiem, świeżych włosów, a widać bardzo dużo różnicy z tej strony i z tej. Tutaj są ładniejsze, bo tutaj robiłam jako pierwszym i bardziej mi się chciało, mimo że to trwało bardzo krótko. A tutaj już robiłam trochę... Więcej tych włosów zawijałam naraz i to chyba nie było dobre. Dominik, słuchajcie, dzisiaj znowu w domu. Ja jeszcze siadam do laptopa na chwilę, dopóki się nie obudził. Trochę popracuję, potem jemy śniadanie, pijemy kawę i idziemy na siłownię. Właśnie fajnie, że tak o 10-11 pójdziemy, bo nie będzie ludzi dużo i sobie ponagrywamy. Proszę bardzo, widzowie. Szakszuka. I dla Martulki teraz szakszuka idzie. Czemu ty zawsze bierzesz w tym ładniejszym talerzu? To jest mój, ja go bardzo lubię. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca tego vloga. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, mimo że był trochę chaotyczny z tego, co wiedziałam, montując ten film. Ale mam nadzieję, że podobały wam się nasze dni jedzenia i wstawki z treningu, bo się staraliśmy. No i co? Chodź, Dominik. Idę! A słuchajcie, dzisiaj jak stoją tego vloga, to jest 10 lutego i my dzisiaj spędzamy, co? Piątek! Nie. Wolny piątek! Nie, Dominik! Pięciolecie. Tak, mamy dzisiaj dokładnie 5 lat razem, więc bardzo dużo i zaraz jedziemy świętować, tylko wstawiamy ten film. Więc wpadajcie na nasze Instagramy, na Dominika też wpadajcie Instagrama i co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się! Full time.